Poprosiłem Państwa o to spotkanie, dlatego że po wielu miesiącach ciężkiej i żmudnej pracy przygotowawczej chcę Państwu dzisiaj zakomunikować, zresztą i pokazać, że podpisałem przed chwileczką umowę o dofinansowanie projektu budowa tras rowerowych w województwie warmińsko-mazurskim. Z tego co wiem, a jestem prawie pewien, że tę umowę podpisałem jako pierwszy z pięciu województw Polski Wschodniej. Jest to dla nas bardzo, bardzo dobry moment, dlatego że projekt, o którym za chwileczkę będziemy mówili, rodził się w wielkich bólach. Jest to bardzo dobry projekt, uważam, który może uatrakcyjnić turystycznie pięć województw Polski Wschodniej, który może dać możliwość rozwoju turystyki rowerowej w tych województwach, na co jest bardzo wielkie zapotrzebowanie nie tylko ze strony turystów krajowych, ale również i turystów zagranicznych, bo ta turystyka rowerowa jest bardzo popularna w Europie i coraz popularniejsza na świecie. Dlaczego mówię, że projekt urodził się w bólach? Dlatego, że my byliśmy włączeni, czy jesteśmy włączeni do realizacji tego projektu dopiero na pewnym etapie i czekaliśmy bardzo długo na to, kiedy firma wynajęta przez park przygotuje nam inwentaryzację i przygotuje nam studium wykonalności tego przedsięwzięcia, bez czego nie można by było ruszyć z wykonywaniem tej inwestycji. Dzisiaj mogę powiedzieć, że to studium wykonalności jest przy dużej naszym nakładzie pracy naszych urzędników, ale również urzędników i przedstawicieli naszych partnerów dopracowane i będzie, czy jest podstawą do tego, ażeby wykonać już projekty, konkretne projekty i wejść na inwestycje w terenie. Parę zdań takich ogólnych na temat projektu. Potem pan dyrektor Wójcik przedstawi więcej konkretów. Jeśli będzie taka potrzeba, będzie do Państwa dyspozycji. Tak jak powiedziałem, pięć województw, prawie 2000 kilometrów tras rowerowych, 257 kilometrów w obszarze zurbanizowanym, cała reszta poza miastami. Na naszym terenie ten projekt przewiduje wybudowanie 420 kilometrów oznakowanej trasy rowerowej oraz 48 miejsc obsługi rowerzysty. To są miejsca, gdzie będzie mała architektura, w której oczywiście turysta rowerowy będzie mógł odpocząć, będzie mógł zrobić sobie przerwę, spożyć posiłek. Oczywiście cała dużo innej infrastruktury potrzebnej do uprawiania turystyki rowerowej. Wartość projektu tego naszego warmińsko-mazurskiego to 81,5 miliona złotych. Z tego wkład Unii Europejskiej 85%, budżet państwa 10% i budżet samorządu województwa 5%. Co ciekawe, co bardzo ważne, będziemy wykonywać to przedsięwzięcie wraz z partnerami, mianowicie 25 gminami, 7 powiatami, miastem na prawach powiatu Elbląg i 7 nadleśnictwami. Poza tym włączony będzie Żuławski, Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych,
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Olsztynie. Jak Państwo widzicie, tych partnerów jest dużo, ale i projekt może technicznie nie jest najbardziej skomplikowany, bo przecież nie będziemy się tu oszukiwać, to nie są urządzenia inżynieryjne wysokiego stopnia specjalizacji, natomiast liczba podmiotów, właścicieli działek, po których będzie też przebiegało 420 km, jest naprawdę przeogromna. I w związku z tym samo wytyczenie, oczywiście przy pomocy władz lokalnych, samo wytyczenie tego przebiegu, ale potem uzgodnienie z poszczególnymi właścicielami było wcale niełatwe i jeszcze będzie niełatwe, bo na dzisiaj mamy studium, na dzisiaj jesteśmy po uzgodnieniach, natomiast technicznie to wszystko trzeba będzie jeszcze zrobić i będzie na pewno niejedna przeszkoda do pokonania. Jeśli chodzi o, jeszcze powiem o takim projekcie uzupełniającym to przedsięwzięcie, a mianowicie projekt Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej, promocja tegoż przedsięwzięcia, prawie 6 milionów euro. Tutaj liderem projektu jest województwo świętokrzyskie, partnerem oczywiście pozostałe 4 regiony. My tutaj się tak umówiliśmy, że było 5 projektów wspólnych i w każdym z tych projektów jedno województwo zawsze podejmowało się roli takiego lidera. Tak więc, Szanowni Państwo, jestem przekonany dzisiaj już, że najpóźniej w 2015 roku będziemy mieli kolejne 420 km tras rowerowych, zintegrowanych tras rowerowych, bowiem tych ścieżek rowerowych, jak to się czasem mówi, budowaliśmy w ostatnim okresie bardzo dużo i być może nie wszyscy z Państwa się orientują, że jest ich na terenie naszego województwa 5000 km. To nie jest już naprawdę mały potencjał czy mały zasób. Natomiast ta trasa, która z założenia miała przebiegać wzdłuż granic zewnętrznych Polski Wschodniej, będzie trasą, do której będą mogły się podpinać, czy założenie jest takie, żeby podpinały się te wszystkie trasy lokalne, które do tej pory były realizowane. Jak Państwo spojrzycie na mapę, no to tutaj cała granica z Rosją, potem Litwą, Białorusią i Ukrainą. To jest ten przebieg, oczywiście z odnogą do województwa świętokrzyskiego, które nie leży peryferyjnie. Ta trasa w taki sposób przebiega. Tyle mojego wstępu. Panie Dyrektorze, proszę jeszcze uzupełnić o szczegóły.